La parola all'onorevole Łukaszewska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani komisarz, branża lotnicza przyczynia się w istotny sposób do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, rozwoju turystyki, usług jej towarzyszących, kontaktów międzyludzkich, mobilności obywateli, jak również spójności regionalnej i społecznej Unii Europejskiej. Sektor lotniczy zapewnia ponad 5 milionów miejsc pracy, a jego wkład w europejski PKB to blisko 365 miliardów euro. Te dane pokazują, jak ważny i przyszłościowy jest to sektor, a jednocześnie mamy świadomość, z jak wieloma problemami boryka się ta branża w Europie. Dlatego powinniśmy podjąć działania, których celem z jednej strony jest zapewnienie uczciwej konkurencji, stworzenie dobrej sieci połączeń, zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, które jest możliwe dzięki wzrostowi bezpieczeństwa całego sektora, a także zadbać o prawa pracowników i pasażerów. Z drugiej zaś strony należy przyspieszyć wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, gdyż dotychczasowa fragmentacja stanowi duże obciążenie dla europejskich przewoźników lotniczych, a to z kolei powoduje obniżenie konkurencyjności całego sektora. Mam nadzieję, że Komisja Europejska podejmie odpowiednie i szybkie działania w tym obszarze i jestem przekonana, że przyjęcie zapisów rezolucji będzie ważnym krokiem do sformułowania długofalowej, skutecznej strategii dla całego europejskiego sektora lotniczego. Dziękuję bardzo. La parola all'onorevole Sehnalova. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové. Ráda bych se rovněž vyjádřila k připravovanému leteckému balíčku. Většina z nás dobře ví, že letecký trh je jedním z nejvíce liberalizovaných trhů ve světě. Konkurence je